Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral A to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget Dzisiaj jesteśmy na druidzie i nareszcie na tym druidzie będziemy mogli podziałać Dlatego, że jak oglądaliście poprzedni odcinek, jak oglądaliście live'a, który był w piątek yy, Mamy już maksymalne runy No najwięcej nam dało tak naprawdę to, że zmieniliśmy broń yy, Bo oprócz tego, że mamy runkę 60% to jeszcze da nam tam chyba z 90 średnich obrażeń Więc jest to bardzo, bardzo dużo No i mam nadzieję, że dzisiaj te lochy będą padać yy, po prostu aż miło, nie? Yy, na początek, zanim jeszcze przejdziemy do odcinka Proszę Was o zostawienie kciuka w górę. Zostawcie tego kciuka. Ostatnio wyświetlenia na filmach nie są jakieś wybitne pewnie dlatego, że aktualnie w grze nic się nie działo za bardzo, więc też ludzie nie byli aż tak ciekawi filmów. Natomiast, no, między 2 a 3 tysiące zazwyczaj robimy, nie? W takich powiedzmy zwykłych odcinkach, w jakichś tam specjalnych, to nawet po 4 robimy, no, ale to nie istotne. Chodzi o to, żebyście zostawili tego kciuka w górę, bo jak ja Wam mówię na końcu, to mało kto zostawia, jak Wam powiem na początku, to każdy zostawi. Więc w tym momencie macie chwilkę, zjedźcie na dół, zostawcie kciuka w górę, żeby ten film naprawdę zrobił ich dużo, no bo wiadomo, że to pozycjonuje film i jest szansa, że do większej ilości osób dotrze. Także mam nadzieję, że teraz będę Wam przypominał, bo ja zawsze zapominam przypominać na początku o tych kciukach i potem sobie pluję przez to w brodę, ale mam nadzieję, że teraz zostawiliście. Dobra, tak naprawdę co? No nie będziemy tutaj się za bardzo rozwodzić, tak naprawdę mamy mało miejsca w ekwipunku, więc musimy przede wszystkim zrobić coś takiego. To sobie od razu zmienimy wygląd i rozmontujemy, żeby wiadomo zawsze to jeden slocik więcej. No do Tornada przejdziemy na końcu, bo jednak wiadomo, że Tornado by nam tych itemków sporo dało. Yy, także na początek sobie przejdziemy tutaj. O tu w ogóle mam portal do pieki ostatnio pokonałem 49. Yy, kto to jest? To jest yy, Mag, a to nawet dobrze, że zaatakowałem w tej masce. Yy, no trochę mu w sumie zrobiliśmy, dobra zmieniamy maskę na tą. Yy, no i co? Lecimy sobie tak naprawdę tak jak mówię, na końcu Tornado, na początku jakieś tutaj inne lożki yy, dlatego, że no, one tak nie, nie będą sypać tylu itemków, nie? No, a my, jak tutaj widzicie, jesteśmy po weekendzie epickim, więc mamy ten ekwipunek dość mocno zawalony. Jeszcze na szybko sobie tutaj tylko przelecę, czy mamy wszystko zaczarowane. Od ostatniego odcinka, czyli od tego zapisu z live'a, tak naprawdę, o którym też dzisiaj będę chciał troszeczkę pogadać, od ostatniego odcinka zmieniło się to, że po pierwsze zmieniłem wygląd itemków, to w sumie po nagrywaniu tego odcinka zmieniłem na live jeszcze. Dzisiaj też prawdopodobnie będzie live około godziny 19, więc możecie sobie wbić na Twitcha i czekać to tak swoją drogą zmieniłem sobie wygląd itemków, ale to taka pierdoła no i miałem tą broń ulepszoną razy 8, którą zapomniałem wtedy rozmontować więc ją rozmontowałem i jeszcze jednokrotnie powiedzmy sobie ulepszyłem itemki, czyli tam chyba odcinek się skończył, że miałem wszystko razy 7 i broń razy 8, no to teraz wszystko poszło do góry, więc wszystko mam razy 8, a broń mam razy 9, bo zapomniałem w ogóle, że tamtą, tamtą broń trzymałem dobra i tak naprawdę tyle, nie? tak naprawdę tyle, zaraz sobie wejdziemy do lożków jeszcze tu mi się widzę, że warta kończy to możemy ją od razu pocisnąć dalej Valeu. Załóżmy, niech będzie te 5 godzin, co tam akurat nie ma znaczenia. No i co? Przede wszystkim wejdziemy sobie tutaj do tego Luciusza, bo on już pamiętamy, że na ostatnim odcinku dokładnie miał paść, no i padł, i padł bardzo, bardzo szybko, więc tu nam się zapisał. Możemy od razu obejrzeć, jak ta walka wyglądała. No mówię, no mam nadzieję, że dzisiaj troszkę zrobimy jednak na tym, na tym druidzie, no bo jednak te runy naprawdę dużo nam dały. Jeżeli chodzi o zapis z live'a, spodziewałem się większej krytyki, szczerze Wam powiem, dlatego że do tam pewien błąd jak ja nagrywałem to na tym live, to było w ogóle pierwszy raz jak ja nagrywałem na live odcinek, yy, także delikatnie się stresowałem, no bo jednak teraz to wiecie, ja sobie nagrywam, yy, nikt tego nie widzi dopóki ja tego nie wrzucę, a wtedy to już od razu było na live i tak dalej i tak dalej i mój taki dość duży można powiedzieć błąd to było to, że ja jednocześnie chciałem prowadzić i live'a i nagrywać odcinek. Nie wiadomo, live tam trwał dwie godziny albo nawet dłużej. Yy, odcinek, no troszkę nam wyszło tego odcinka, bo 40 minut, ale w każdym razie, yy, no wydaje mi się, że i tak powinienem mimo wszystko skupić się na prowadzeniu odcinka, a potem sobie wrócić na live'a, albo też myślę, że przyjąć taką taktykę, żeby na przykład w ogóle nie zwracać uwagi, że zaczynam nagrywać odcinek i zrobić coś takiego, że no po prostu wstawię ten urywek, co się dzieje ciekawego, o, pokonaliśmy się zbugowało, niestety. Yy, no to akurat tego już nie obejrzymy. No ale możecie sami zobaczyć, że teraz mamy tą szelantulę. No dobra, ją też spróbujemy poklikać, bo to jest zwiadowca. Może też nam siądzie. No szkoda, że się zbugowało, ale to nic. Więc też jest taki pomysł, żeby po prostu gadać sobie z wami normalnie, tak jak na, na tam, powiedzmy, normalnym live'ie, nazwijmy to. I coś tam robić w międzyczasie, na przykład jeżeli mamy coś takiego do przebierania i tak dalej, i tak dalej. I potem ewentualnie coś tam podziałać. Dobra, padło też. Coś tam podziałać właśnie, jeżeli chodzi o wrzucenie to na YouTube'a, nie? No ale pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Pierwszy raz coś takiego robiłem, dużo osób wyraziło pozytywną opinię, że wyszedł odcinek spoko i tak dalej. Powiem Wam, że jak oglądaliście jeden raz, a raczej no większość ogląda jeden raz, no to może faktycznie było wrażenie, że no wyszło spoko, nie? Tu niby live'ik, tutaj coś, ale jak ja to oglądałem dwa razy, bo się bardzo zastanawiałem, czy to w ogóle wrzucać, to widziałem, że tam strasznie dużo rzeczy powtarzałem, strasznie dużo rzeczy było takich, zobaczcie jak tu w ogóle, jakie tu hity lecą. Strasznie dużo zwrotów tych samych używałem i tak dalej, i tak dalej, no widać było, że jednak delikatny stres był no ale to nic, nie, tu w ogóle zobaczcie, wow, to mamy za dyszkę wszystko ale drogie rzeczy, no tu będziemy się musieli czegoś pozbyć, bo tu wygląda na to, że troszkę, troszkę dzisiaj podziałamy jeżeli chodzi o te lochy, no ale tak jak mówię następnym razem będziemy, będziemy to jakby inaczej robić nie, powiedzmy, że inaczej spróbujemy tutaj jest w ogóle paladyn, zobaczymy czy go damy, damy radę pokonać w ogóle jeżeli tutaj chodzi o lochy, no to wiadomo sprawdzimy konopa, hemorytor ma 19 na 20, czyli on tego też pokonał, dobra, on to naprawdę na Dupca te lochy jak zły, jeżeli chodzi o tutaj przeklikiwanie, no ale nieważne. Tak jak mówię, też ja Wam powiedziałem, że nie będę zwracał uwagi na czat za bardzo. Dlatego że wtedy raz, że nagrywałem, a dwa, że no po prostu skupiałem się na tym, na tym przebieraniu, nie? Więc nie chciałem tam skupiać się na czacie, żeby to jakoś nie, nie było bardzo przedłużone i tak dalej. Więc też o wiele czat się uspokoił, o wiele mniej było wiadomości, także też nie było za bardzo do czego się odnieść. No i tak to wyglądało, nie? Więc ale i tak ten film zrobił tam sporo wyświetleń, raczej opinie były pozytywne w komentarzach. Także miło mi, no i wiadomo, jak będziemy znowu coś takiego robić, taki zapis: like. Coś tam nagrywać na live i tak dalej. No to myślę, że już to będzie lepiej wyglądało, nie? Grunt, że nam wyszło tak, jak wyszło. No tam było 20 milionów swoją drogą. Zobaczcie, już pokonaliśmy chyba 3 lochy od początku odcinka. Z tego się jeden niestety nie zapisał. No ale o dobra, pokonaliśmy. Tutaj jeszcze sprawdzam, czy na pewno się wszystko nagrywa, no bo szkoda by było takiego progresu nie zapisać, ale widzę, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dobra, no i mamy 369 level. No zobaczcie sami, no idziemy jak źli. Tu może to sprzedam po prostu, bo podejrzewam, że jeszcze będę tutaj musiał rozmontować troszkę troszkę epików. No ale dobra, Hemoridor już mamy taki, jak. W sumie to się będziemy do niego porównać, bo już tutaj zru... on nam tak uciekł, dlatego że te runy miało wiele szybciej. Tak jak mówiłem, on tam poza epikiem nawet tych run maksymalnych szukał. No my czekaliśmy spokojnie na ten epik, więc 13 piętro ma 20 na 20, my mamy ile 17 na 20. No właśnie. Dobra, no to wejdziemy. A jeszcze w ogóle powinniśmy sobie chyba obejrzeć, nie? A, to nam się też nie zapisało, ale to chyba akurat możemy odzyskać, bo nam się następna, następna walka nie włączyła. Dokładnie, to możemy odzyskać, więc sobie jeszcze obejrzymy. No i spróbujemy w tym trzynastym piętrze. No mówię, to jest Paladin, więc ten jego pierwszy hit był dość mocny. No ale generalnie zobaczcie, no musieliśmy tu od groma uników porobić, żeby, żeby udało się go pokonać, no ale grunt, że się właśnie udało. No to jest właśnie ten, ten zwiadowca w sensie no druid w masce zwiadowcy, że no tutaj jeżeli chodzi o zwiadowców i wojowników to wszystko może paść tak naprawdę na dobrą sprawę, tylko no jaka jest szansa, że zrobimy wystarczającą ilość uników, żeby to faktycznie padło no ale jak widzimy, no zobaczcie 859 tysięcy HP, no i tutaj też jakieś potężne kryty z naszej strony no zobaczcie, porównajcie sobie poprzedni odcinek, który był bodajże chyba w czwartek albo w piątek, a porównajcie sobie ten, zobaczcie ile my grzybów wydaliśmy ze 150 może, coś koło tego i ile już lochów zrobiliśmy. Zrobiliśmy faktycznie. Bo jednak tyle ta runa po prostu dała i temki nam dużo statystyk nie dawały, tak naprawdę. No, najwięcej ta broń, nie? no bo raz że runa, a dwa że te średnie obrażenia. No, ale dobra, to tam nieistotne. Yy, więc teraz tak, co? No, chyba idziemy do tego 13 piętra. Spróbujemy tego hakera Jana. To jest, yy, to jest wojownik, tak jak mówię, no tutaj yy, w tym 13 piętrze chyba będziemy mieli teraz samych wojowników albo zwiadowców, o ile się nie mylę. Yy, dopiero 20 to jest mak, który nas zablokuje na bardzo długo. Yy, no i co? No, oni nas tutaj biją strasznie, więc. Więc my musimy naprawdę dużo zrobić uników, jeżeli chcemy ich pokonać. Yy, no ale myślę, że to się uda, nie? Myślę, że to się uda przynajmniej dwóch tutaj pokonać. Yy, 17 i 18 może tak, z 19 może być problem. Yy, no ale zobaczymy, poklikamy, popróbujemy. Yy, grunt, chciałbym tak dzisiaj 370 level wbić i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej do, do zrobienia. Yy, dokładnie, no już pierwszy, pierwszy nam padł, więc jak najbardziej git. Yy, hacker Jan, dobra, cyk. Tutaj sobie możemy tą walkę obejrzeć. No tak jak mówię, to jest wojownik, który bije naprawdę bardzo dużo. No dokładnie, no nawet zwykłego hita on ma nam, zabiera nam pół HP, nie więc tutaj te uniki, te uniki to jest coś, czego potrzebujemy. No i też dużo krytów tu widzę, że z naszej strony nam siadło powiedzmy. No, i dokładnie jeszcze tutaj coś zablokował, ale 300 milionów ekspa wpadło. No i zobaczcie, znowu mamy za 20 milionów strasznie drogie tej temki, ale jak najbardziej to bierzemy do kociołka, i tak to byśmy musieli rozmontować albo coś. Także jak najbardziej na plus. No i zaraz dobijemy sobie 22 tysiące inteligencji, więc to też jak najbardziej spoko. Dobra, czteroręki Peter to jest tak samo wojownik. No i czy my tego wojownika też będziemy w stanie kliknąć? No, tak jak mówię, wydaje mi się, że jego faktycznie jeszcze też zrobimy. No, a jak to dalej pójdzie, to zobaczymy. No, z 19 może być ciężko. Z 19 naprawdę musi. To musi być bardzo szczęśliwa próba. Musimy my mieć uniki. Musimy, musi on za dużo nie blokować. Muszą tam krytyki jakieś wejść z naszej strony na pewno. No bo wiadomo, jak, we, jak będziemy bić mało, to i będziemy musieli o wiele więcej tych uników robić, nie? No ale popróbujemy, poklikamy, zobaczymy. Może sobie na przykład do 13 piętra wrócimy jeszcze na sam koniec, nie? Chciałbym tutaj, tak jak mówię, w tym 13 piętrze tak z dwóch zrobić, no a dalej będziemy myśleć, co my tu. Jeszcze możemy kliknąć, tak naprawdę. No bo, tak jak mówię, to jest Wojownik. Wydaje mi się, że on jeszcze faktycznie. Też nam tutaj może siąść. Yy, możecie dać znać, jak Wam się w ogóle podobał Liveik Piątkowy. Yy, tak, dobrze, Piątkowy, wtedy kiedy się właśnie na tym druidzie przebieraliśmy. Yy, tak jak mówię, no zapis. Yy, ludzie raczej nie lubią oglądać przebierania. Wiem, że jest część, która lubi, ale raczej nie. Yy, więc spodziewałem się, że ten zapis jakby po prostu to miało być jako taka pamiątka powiedzmy na kanał z tego przebierania. Yy, skoro i tak to streamowałem, to i przy okazji sobie nagrałem, yy, bo jakby wyszło mi na jedno i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc kto tam nie był na Liveik. A był ciekawy, to było właśnie dla takich osób, żeby, żeby sobie to obejrzały, nie? Natomiast na live chyba w najszczytowym momencie, nie pamiętam teraz, kurde, mogłem sprawdzić przed odcinkiem, ale chyba było 81 albo 86 osób, więc tak naprawdę jak na Twitcha, bo wiadomo, na YouTubie takie liczby by były, wydaje mi się, że normalnie na każdym streamie, ale jak na Twitcha, gdzie, jakby, o no, wiele mniej osób to używa Twitcha, tak mi się wydaje. Z tych z tych YouTube'owych, no w ogóle zobaczcie, tu nam coś nie chce paść. No powiedzmy do 2600, jeżeli nie padnie, to lecimy dalej, bo też tutaj nie będę wydawał nie wiadomo ile dla głupich 300 milionów, w sensie no głupich. No to jest dużo, ale ale wydaje mi się, że nie ma tu sensu na ten moment. Także dajcie znać, jak Wam się w ogóle ten streamek piątkowy podobał, bo tak jak mówię, no był rekord osób, było tych osób albo 81, albo 86. No mam to w statystykach, jak patrzyłem nawet na to, ale w tym momencie nie pamiętam. W w każdym razie, no ponad 80 było, gdzie, tak jak mówię, yy, to był rekord, no i możecie właśnie napisać w komentarzach, czy było spoko. Yy, no, będę te streamki tak naprawdę promował, będę je promował, bo. Strasznie mi się przyjemnie je robi, to już znowu powtarzam w kolejnym odcinku. Ale kurde, powiem wam, że ta interakcja z widzami, tam leci jakiś Song request w tle, w którego wy wrzucacie tak naprawdę, ja tylko tego słucham i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, że jest to strasznie przyjemne, aniżeli właśnie taka powiedzmy, no takie nagrywanie filmów, nie? No, bo tutaj to co? Ja gadam tak naprawdę sam do mikrofonu, do kamery, do kamerki, a dopiero w komentarzach tam ewentualnie się jakoś możemy porozumieć, nie? A tutaj jest taka relacja na żywo. Więc jest to jak najbardziej super. Yy, dużo osób też mnie pyta, kiedy są streamy. No, streamy raczej. Tam 11 milionów było swoją drogą. Yy, streamy raczej tak odpalam przeważnie między 19 a 21, bądź 22%. Yy, zawsze mówię na jakby ostatnim streamie, kiedy będzie kolejny stream. Yy, wydaje mi się, że. Yy... No tak raczej staram się prawie codziennie, nie? Staram się prawie codziennie, zazwyczaj weekendy, teraz miałem strasznie zalatane, bo wiadomo studiuję zaocznie Dobra, już tu widzę, że, że nic nie, nie chce siąść, więc lecimy dalej. Studiuję zaocznie, więc na przykład teraz sobota niedziela nie była streamka, no ale teraz praktycznie codziennie wydaje mi się, że będzie. Jeżeli by tam nie było któregoś dnia, to oczywiście na pod koniec streama o tym informuję. Dobra, teraz mamy 18 na 20, aha, czyli ten Mac tutaj padł, no dobra, to faktycznie ma sens o, tam widzieliście 800 tysięcy tak jak mówię, faktycznie to ma sens, no bo runkę zmieniliśmy, broń zmieniliśmy, więc i te obrażenia są większe o wiele nie z naszej strony. Tam było 800 tysięcy, no niefortunna próba 2 miliony znowu, dobra, no ale padł no, jak były takie próby co chwilę To było jednak wiadomo, że on prędzej czy później padnie Od razu tutaj sobie tą walkę obejrzymy. Także możecie dać znać, nie? Bo jednak zależy mi, żeby na tym Twitchu jak najwięcej osób sobie się działo Bo jest to fajne, nie? Jest to fajne, wydaje mi się tu jaki krytyk w ogóle Fajne takie community powiedzmy się robi Dobra, mamy jakieś buciki One są za 8 milionów, no też drogo, no na razie je zostawimy, ale powiem wam, że strasznie drogie i temy dropią, nie wiem czemu. Mu. Yy, zazwyczaj z tych, jeżeli chodzi o epickie z lochów, to one nie są wcale jakieś tam wybitne. No ale dobra. Yy, ok, no i się zbliżamy do tego 370 levela. Yy, mamy tak naprawdę, jak tu w ogóle Rotaks? Bo Rotaks coś ostatnio do tyłu jest. W sensie inaczej, nie jest do tyłu, tylko po prostu nie klika za bardzo lochów. No on też runy ma do tyłu, więc jemu te lochy bardzo jest ciężko kliknąć ale dobra, no tutaj my się musimy z konopem porównać zdecydowanie, bo mam bardzo podobne statystyki i runy takie same. Esteros mamy 18, góra 7, dobra, czyli w górze kliknął dwóch No tak, no bo tu jest w sumie też Mac, którego ostatnio były bardzo bliskie próby z nim, więc wydaje mi się, że teraz też on powinien paść, no on nie da nam za wiele, no to jest 330 level, tam 3 miliony widziałem, to jest 330 level, no ale lepsze to niż nic, już mamy w ogóle 15 minut, a my tutaj tak powoli wszystko robimy, no ale chcę, żeby ten odcinek był fajny. Nie chcę, żeby ten odcinek był fajny, żeby dużo osób go obejrzało. Bo jednak dawno na żadnym koncie nie mieliśmy takiego progresu. Jak możemy właśnie zrobić tutaj, gdzie te 60% na broni nam wpadło. I teraz, właśnie tutaj, porada dla Was, że te runki, które weszły, tak naprawdę one weszły bodajże w listopadzie, albo tam, w, chyba w listopadzie 2019 roku. No to jest rzecz, która bardzo, bardzo przyspiesza rozgry rozgrywkę o wiele szybciej dzięki nim można pokonać jakiekolwiek glochy No i to jest tak naprawdę podstawa, żeby, żeby w ogóle z nimi coś tutaj robić. W sensie to jest podstawa, żeby je rozwijać, nie? bo one dają naprawdę bardzo dużo. Tylko no wiadomo, jak nie grzybicie, tylko jak lecicie free to play te runy, no to to troszkę wam zajmie, nie? No ale wiadomo też, że jako free-to play to wy tam nie chcecie żadnych rekordów widzieć ani nic w tym stylu Tylko po prostu sobie na spokojnie grać, no ale te runy tak jak mówię, dają naprawdę dużo, Dobra, no tutaj krytyki z naszej strony potężne. No i bo 123 miliony EXPA. Nie za dużo, no ale lepsze to niż nic. I teraz mamy Herkulesa, który jest wojownikiem. Tam Konob miał 7 na 10, więc chyba tego Herkulesa też będziemy w stanie kliknąć. No, my już tu mamy łączną odporność 75% na wszystko. W sumie to już mieliśmy wcześniej, ale teraz już mamy wszystko w jednym secie. Więc. No i ten Herkules, kto, czym on w ogóle bije? Obrażenia błyskawicą, odporny na błyskawica, mamy zimno. Dobra, no to w teorii, w teorii powinno być git w teorii na niego powinno być w porządku. No ale zobaczymy. Nie, zobaczymy, to jest 360 level. No też nam nie da za wiele. Ekspan, no, ale niech będzie. No tutaj, uniki też muszą podziałać. Powiedzmy, no bo wiadomo, to jest wojownik. Więc to jest w ogóle wojownik. Na pewno, czy to jest ten czy to no nie, to jest wojownik. Myślałem jeszcze że może, że paladyn, ale no paladyn daje fireballa. Na początek nie można go uniknąć, powiedzmy. W sensie no, te pal ci paladyni w lochach to nie dają takiego typowego firebola, tylko po prostu dają hita, który zabiera więcej i to jest jako fireball, to też w sumie mnie dziwi, czemu to jest tak rozwiązane. No ale trudno. Dziwnie mam dzisiaj strasznie kolor, ale powiem wam, że świeci mi słońce tutaj kurde przez okno. Okno mam po lewej stronie i musiałem zasłonić roletę i tak dalej. i To tak dziwnie dziwnie wyszło, ale chyba mimo wszystko jest git no dobra, ile my tutaj jeszcze na niego chcemy powiedzmy ze 100 grzybów jeszcze do 2250 jeżeli on nie padnie to lecimy dalej a na przykład, o dobra padł i mamy 370 level dobra, jest git od razu sobie tą walkę też zapiszemy i też wam pokażę, bo tak jak mi pisaliście wy wolicie oglądać walki od razu po pokonaniu bo ja kiedyś robiłem tak, że zostawiałem na koniec za często też zapominałem wam pokazywać tak więc obejrzymy sobie tą walkę no Herkules potężny prawie 500 milionów HP 28 tysięcy siły no ale jesteśmy z więc więc tu jakby no tak jak mówię wszystko absolutnie wszystko jest możliwe. Dobra, no lecimy lecimy dalej. No boli mnie, że tego tornada nie będę nie będę w stanie tutaj pokonać. No bo nie mamy miejsca praktycznie wcale, nie, nie mamy miejsca praktycznie wcale. Coś tam ewentualnie mogę rozmontować i tak dalej, ale ale no i tak Tornado może sobie zrobimy za jakiś czas Nie, na przykład, nie wiem, za kilka dni Kiedy już mi się tego miejsca trochę zwolni I tak dalej, to też w sumie nie jest głupi pomysł No tutaj grunt, żeby przed levelem z kalendarza Zobaczcie, on nas tutaj łoi non stop A teraz chyba będzie jakaś seria uników z naszej strony Bo 7,5 miliona HP No to tak właśnie wyglądają walki Jeżeli jesteśmy z zwiadowcą, zabójcą Albo druidem, nie Tu się dajemy oklepywać, a tu nagle seria uników i, I zobaczcie, jeszcze my w ogóle krytyków nie bijemy No teraz jakiś krytyk on tu jeszcze zablokował no bardzo, bardzo dużo uników no i dobra, 370 level wbiliśmy co my tutaj dalej możemy, możemy bić góra 7, szkoła 20, bogowie 10 aha, czyli szkołę przeklikał i bogów przeklikał, dobra, może zaczniemy od tych bogów bo tu jest w sumie ten wąż Midgardu, to jest zwiadowca, więc on chyba padnie nam szybko, on też nam swoją drogą da 300 milionów expa, więc jak najbardziej git no też bardzo nam zależy na tym, żeby wbić jak najwyższy level do tutaj levela z kalendarza, czyli w sumie jeszcze dużo czasu mamy, no ale dlatego nam na tym zależy? No bo wiadomo, tutaj jakby z każdym levelem na tym poziomie potrzebujemy więcej na kolejny poziom. Więc jakby level z kalendarza da nam to, że da nam tego ekspa więcej. Bo wiadomo, że level z kalendarza daje nam yy, pełny pasek, nie? Czyli jeżeli byśmy teraz mieli 370,5 i dostalibyśmy level z kalendarza, to byśmy mieli 371,5. Yy, więc jakby no, im mamy wyższy level na, na tym etapie gry. Bo wiadomo, że potem, już na każdy level, trzeba tyle samo expa. No to ten level z kalendarza da nam więcej. No a wiadomo, że tutaj musimy głównie do Rotaxa i do Konopa tą stratę, powiedzmy, gonić tego expa. Więc najlepiej, żeby mieć ten level jak najwyższy. No ale dobra, wracamy do tego węża Midgardu i próbujemy. Co on tutaj? Odporny na Błyskawice jest tak samo, więc też w teorii nasza runka jest na niego ok. Wydaje mi się, że w ogóle ta runa na zimno jest taka, powiedzmy, uniwersalna. Bo takie mam wrażenie, że mało, mało tych ciężkich przeciwników, którzy mają w ogóle jakieś odporności, są na nią właśnie odporni. No ale może to tylko takie wrażenie. W sumie nigdy tego jakoś tam bardzo, powiedzmy, nie śledziłem. Dobra. No klikamy, klikamy tego węża. Tak jak mówię, no to jest zwiadowca i myślałem w sumie, że on padnie po kilku próbach, no ale tutaj jakiś opór jest stawiany. Później jest chyba jakiś berser, o ile dobrze pamiętam. Także tego berserka chyba też powinniśmy tutaj dość szybko rozwalić, no ale widzimy. No ja tutaj mówię powinniśmy i tak dalej, a to wcale nie jest takie proste. Tam 16 milionów było HP niestety, niefortunnie. No ale dobra, powiedzmy, ile na niego do 2150, nie? Yy, na razie tak pokrótce, bo jeszcze chcę zajrzeć do tej strefy mroku, chcę zobaczyć, czy tam coś zrobimy. A jeżeli nie, no to po prostu yy, wrócimy tutaj. Może to 13 piętro. Może faktycznie tych nordyckich bogów yy, będziemy w stanie przeklikać. Ale też nie chcę, żeby odcinek, z jednej strony, chciałbym, żeby trwał sporo, ale nie tak, wiecie, nie do przesady, nie? Dobra, udało się go pokonać, super. Yy, no, czyli te limity w sumie opłaca się ustalać, bo zobaczcie, ile już tutaj w ogóle dzisiaj loków pokonanych, to jest dla dla mnie wow no ta runa to jest coś pięknego ale że o wiele przyjemniej się gra na tym druidzie jak to tak pada nie zwłaszcza że mamy to specjalnie nagrywałem ten odcinek przed przebraniem żeby wam pokazać jak tam w ogóle nic nie mogliśmy zrobić padną chyba tam tylko jeden przeciwnik i to dlatego że zmieniliśmy runę tam chyba z 35% na 46 coś takiego ale to jakby to jakby zostawiam Wam do obejrzenia, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Zobaczcie, 264 tysiące HP. No właśnie o tym mówię. Takie próby są bardzo, bardzo często. Nawet po dzisiejszym odcinku możecie to zauważyć. No i mamy Fenrira. Fenrir to jest berserk. Ostatni w nordyckich bogach to też jest berserk. No a jest dość ciężki. Także tego Fenrira sobie spróbujemy przeklikać. No pierwsza próba, jak widzicie, obiecująca. Natomiast tutaj kolejne, no już nie są wcale takie super. No ale to jest w dalszym ciągu berserk, nie? My tutaj w dalszym ciągu jesteśmy zwiadowcą. Także to nie powinno wcale być jakieś ciężkie dla nas. No ale dobra, powiedzmy, że do 2000 grzybów. Jeżeli się nie uda, to lecimy do strefy mroku. Wiem, że Szkoła magii ma jedną dalej tankonop. Z tym, że to jest ten zwiadowca taki mocny, to jest ten wąż z Harry'ego Pottera, więc jakby jego sobie zostawimy na koniec, bo, bo nie wiem, czy w sumie on jest do zrobienia, no to jest niby zwiadowca, ale tak jak mówię bardzo, bardzo potężny zwiadowca, zazwyczaj to był blok na każdej postaci na dłuższy czas, no ale teraz ta gra jest w ogóle tak, tak się zmienia, taka jest dynamiczna i tak dalej, i tak dalej że jakby ciężko tutaj w ogóle do czegokolwiek się odnosić, nie, bo lochy, które były blokiem tam rok temu, teraz padają po prostu tego od strzała także tak jak mówię, no, no różnie z tym bywa, nie Dobra, no próbujemy tego Fenrira. Yy, I tak naprawdę co? No, możecie napisać, jak tam Wam się udał ten event, yy, który był teraz 3 dni. Yy, możecie dać znać w komentarzach. Pamiętamy, że w tym tygodniu już zostanie ogłoszony pierwszy nowy event. Yy, prawdopodobnie w środę. Ja będę się starał od razu, jak będzie jakaś informacja, to nagrać wam taki krótki filmik. Yy, coś to mi się widzę zacięło, ale chyba i tak go nie pokonaliśmy. Yy, nagrać wam taki krótki fi filmik, gdzie Wam po prostu przedstawię, co tam. Yy, jak będzie wyglądał ten event, i tak dalej, i tak dalej. Także będę się starał od razu, jak. Jak najszybciej to wrzucić, jeżeli będę miał oczywiście taką możliwość, dobra, no to już przesadziliśmy nie padło niestety, także zobaczcie no w tej strefie światła jeszcze coś możemy ruszyć, jakby nie było, możemy ruszyć na pewno to, to i to, także jakiś tam zapas jeszcze mamy spróbujemy sobie tego zwiadowcę, powiedzmy też ze 150 na niego zobaczymy, może, może faktycznie się uda, no tutaj musielibyśmy tych uników od groma zrobić, no ale Zobaczymy, także tak jak mówię, możecie dać znać jak tam progres, o dobra, kurde, ja myślałem, że to jest bloga, to zobaczcie, po kilku grzybach dosłownie nam padł, cyk, przyjemniaczone tęczniątko, obejrzymy sobie także no, już powtarzam trzeci raz, ale w środę ma być to informacja o tym pierwszym nowym evencie, jak wiecie pewnie jak oglądaliście poprzednie odcinki o tym, to wiecie, że eventy będą co, co tydzień podawane, jaki będzie kolejny, co tydzień w środę, żeby tam każdy się zdążył przygotować, także no jak już nam dadzą info w tą środę, czyli już za dwa dni jakby nie było, no to postaram się dla Was od razu nagrać jakiś filmik, w którym obadamy sobie temat wytłumaczę ewentualnie coś, jeżeli coś nie będzie jasne i tak dalej i tak dalej Także też zostawcie subika z dzwonem, żeby po prostu kanał śledzić. No dobra, strasznie się cieszę, że to szybko padło. Czyli co, my tutaj jeszcze w tym, w tym strefie światła, w tej strefie światła, tutaj mamy jednego przeciwnika i tutaj mamy dwóch ewentualnie do pokonania. Co będzie ciężkie, no ale okej, okay. yy, czyli to jest 900 milionów ekspa, więc no dużo, to jest prawie jeden level. No ale dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o strefę mroku, jak tutaj u niego wygląda? Tornado 693, Hemoridor 3, yy, Piętro 12, Steros 6, yy, Karuzela 3, Bogowie 2, dobra, czyli po kolei. Yy, Hemoridor 3, Piętro 12, yy, Hemoridor 3, czyli tego możemy pokonać. Aha, my już mamy plecak pełen. O, akurat akurat coś, co dowieźmy, No dzisiaj akurat nam się takie rzeczy trafiają. No i dobra, no to jest trollowe trio, to jest wojownik, my tutaj na pachołkach też runy wymieniliśmy, większość z nich ma, w sensie chyba dwóch ma 59%, a wojownik ma 55%, także no generalnie te runy mają mocne, także no tutaj w tej strefie mroku też w teorii powinniśmy powiedzmy karać, no to trollowe trio nam nie da 300 milionów, no ale wiecie, zawsze to lepiej przepchnąć i już mieć z głowy, mm, ale też tutaj nie będziemy wydać nie wiadomo ile, no powiedzmy do 1800, wydaje mi się, że za te 100 grzybów powinno paść, Yy, takie mam przynajmniej przeczucie, no ale zobaczymy. Jak to tutaj pójdzie? No to jest wojownik, nie? To jest wojownik i to dość słaby. On już tutaj bliskie próby miał, zanim w ogóle zmienialiśmy runy. Bronię też zmieniłem pachołką, tak swoją drogą. Jeżeli ktoś by był ciekawy, no dokładnie i padło. Mamy jakiś paseczek dla zwiadowcy, czy tutaj się przyda? Plus 42, więc jak najbardziej się przyda. Runy nawet nie musimy zamieniać, także git. Cyk, cyk, cyk. No i dobra, mamy wszystko powiedzmy zrobione. Dobra, czyli to mamy z głowy. To ma chyba 3 z tego co pamiętam. Esteros ma 6, Karuza 3, bogowie 2. No piętro 12, czyli tutaj ma pokonał jednego, tutaj pokonał jednego, tutaj pokonał bardzo dużo, aha, bo jak tego maga pokonamy to faktycznie to leci, no i tutaj w tornadzie ma 40 więcej, no tak jak mówię, tornada raczej dzisiaj ciężko będzie, żeby klikać, bo nie mamy miejsca, ale dobra, no niech będzie to 13 piętro, mamy tą tyrankę Taisy, to jest zwiadowca, no ona była ciężka przed zmianą run, ale teraz wydaje mi się, że będzie do zrobienia, nie, no bo sami zobaczcie, że to jest zwiadowca, no tutaj są próby, gdzie jej zbijamy sporo, tylko, no tutaj sami musimy powiedzmy się, że tak powiem, postarać, nie? Postarać się, postarać się my i postarać się Kunegunda musi także, żeby tutaj faktycznie ją pokonać. No, ale jest na to na pewno potencjał, nie? Jest na to na pewno potencjał, zwłaszcza po zmianie tych wszystkich broni i tak dalej. 1800 grzywów, powiedzmy, ze 100 znowu do 1700. Jeżeli by się udało, to będzie spoko. Dokładnie udało się. No, musimy te limity ustalać, bo jak widzicie, oni padają praktycznie za darmo, jak sobie limiciki ustawimy. Wiecie co, no ja teraz nie mam kalkulatora pod ręką, nie będę też tego wpisywał na odcinku, więc po prostu poleci rozmontowanie trudno. Yy, najwyżej coś tam trochę stracę kryształu, no ale poświęcimy się. Yy, poświęcenie youtubera. Yy, dobra, więc teraz tak to, zobaczmy, czy to, czy to jest do zrobienia. W sumie wiecie co, z tego co wiem, to on to tam ma też na tych odporności, na swoich pachołkach. My, natomiast tutaj jak widzicie, no z tym jest lipa. No ale dobra, na pewno te odporności dają dużo, nie? Ale okej, okay, no spróbujemy powiedzmy ze 100 grzybów na niego też. Nie będziemy to jakoś dużo wydawać, on nam dużo ekspa nie da, także nie ma sensu. Ja tutaj kolejną rzecz, jaką muszę ogarnąć na tym druidzie, jeżeli chodzi o taki ekwipunek, no to musimy na pewno dla tych pachołków znaleźć sobie. Punkty życia mają oczywiście 15%, ale znaleźć sobie te odporności, bo już mamy te maksy, więc te odporności na pewno dużo dadzą. No i, no i o wiele łatwiej będzie pokonać tutaj tych przeciwników. Ale tak jak mówię, no on my jest, to jest 345 level. On tam pewnie da tam 150 milionów ekspa, coś takiego. Natomiast, no, może być ciężko, przez to, że właśnie nie mamy tych runek na pachołkach zrobionych, nie? Odporny na lud jest jeszcze swoją drogą, czyli jeszcze my tutaj mu mniej o wiele bijemy. Także, no, z nim może być ciężko, ale to jest na spokojnie do zrobienia. No, jeszcze powiedzmy te 15 grzybów, żeby faktycznie była ta stówka, którą obiecałem, padł. Kurde, nawet coś takiego pada, wow, to jest dla mnie, to jest dla mnie coś. A, poczekajcie, bo ja tu wam zapomniałem pokazywać. Hmm, Heimdala, oj, tyranka Teysi nam się nie zapisała, no to to akurat szkoda, bo chciałbym zobaczyć jak to wyglądało, no ale dobra, no wojownik nie zrobił za wiele ten nie zrobił za wiele, 234 no kunegunda zrobiła sporo no i my tutaj dobiliśmy, kurde szkoda tej tyranki, w ogóle o tym zapomniałem, wyleciało mi z głowy, okej, okay, teraz Heimdall wojownik nie za wiele, Maguś powiedzmy trochę 257 milionów no i my tutaj ponad połowę HP mu też zbiliśmy, no sporo, ale grunt, że palł, nie, grunże powolutku się zbliżamy do tego no właśnie, yy, właśnie do tego konopa. No, i dobra, i tak naprawdę co? No, tu nam zostają 3 przeciwników, zostaje nam 40 tornad. No, prób, aha, nie ma w ogóle miejsca w tym. Zręczność, zobaczcie, ile to w ogóle daje. Tutaj punkty życia, i tak mamy 15%. Dobra, czyli robimy tylko tak, robimy tylko odzysklej. No, tu przy okazji się tu poprzebieramy. To jest jak najbardziej Git, bo te, tych pachołków nie przebierałem tak jak mówię, tylko im tutaj bronię, ogarnąłem runki w broniach i ewentualnie jak coś tam na zbyciu, bo zresztą, no, oglądaliście, macie odcinek na tym, to widzieliście, jak tam to przebieranie wygląda. Dobra, no i teraz lecimy w tego sutenera Petyra. No pamiętamy dokładnie, pamiętamy, że na wojowniku to był blok tylko przed zmianą run, później już było wiele prościej. No i w tym momencie wygląda to właśnie tak. Wojownik zrobił sporo maguś, zobaczcie, krytyk, drugi krytyk, więc maguś też bardzo dużo. Tutaj kunegunda tak samo, krytyk no i z naszej strony już nas tutaj zobaczcie tak łatwo nie pokonał no i tak samo same krytyki no i bardzo łatwo dosłownie kilka grzybków pokonany mamy coś na zręczność dla kunegundy plus 48 tu już runkę jak najbardziej i tak kurde co ona ma tutaj 15% tu ma 7 aha tu ma 7 i tu ma 8 dobra no to nieważne to nie musimy przynajmniej tracić grzybów na zmiany run hmm, dobra lecimy sobie cyk no i okej okay, teraz po tym magu te kolejne esterosy powinny nam paść bardzo bardzo łatwo o ile dobrze pamiętam bo to jest dwóch Wojowników i to są tacy słabi dość wojownicy, więc tak jak mówię, oni i w świetle i w mroku padają praktycznie za darmo. Yy, także mam nadzieję, że tutaj faktycznie też tak będzie. Yy, no i chyba poczekajcie, oni nam dadzą 600 milionów ekspa. No, to nie, nie będziemy mieć jeszcze levela, ale będzie naprawdę niewiele nam brakować. Tam było 15 milionów, no kurde, liczę, że on padnie faktycznie szybko. Ile my już mamy odcinka? Pół godziny. No, długi będzie ten odcinek, ale to dobrze, to dobrze. Cieszy mnie to bardzo, bo jednak, no, dzieje się na tym odcinku, nie? Dzieje się bardzo, bardzo dużo. Ok, no, myślałem szczerze mówiąc, że on szybciej padnie. Maskę mamy dobrą, jeszcze się tu upewniłem. No, ale i tak go klikamy, dopóki nie padnie, bo tak jak mówię, no, on tutaj powinien faktycznie. Za darmo, no Kunegunda się tam musi trochę odpalić, Kunegunda trochę tych uników musi zrobić. My tak samo, no i on tu będzie do zrobienia. Chociaż, tak jak mówię, no obstawiałem, że faktycznie 10, tam 20 grzybków i on padnie. A tutaj zobaczcie, że trochę mu musimy na niego wydać, mimo że próby cały czas są bliskie. Tam było 13 milionów, 40 milionów. Także no sami widzicie, jak to wygląda. No ale okej, okay. no ten 372, jak dobijemy, to będzie gidnie. Tak jak mówię, no jeżeli te, te dwa pokonamy, to jeszcze nam nie dadzą levela. Będzie nam brakować bardzo mało, ale może jeszcze do tej strefy światła wrócimy i coś tam spróbujemy kliknąć. Yy, zobaczymy w każdym razie. Może tego Fenerera, nie? Bo na tego Fenerera tam nie wydawaliśmy jakoś bardzo dużo. Dobra, udało się pokonać całe szczęście. Od razu tutaj sobie też zapisujemy. Patrzcie, jaka lista ogromna, kurde. Hmm, czyli tak, cyk, cyk, no ten też, no Magus w sumie trochę zrobił, 172 miliony, Kunegunda nie za wiele, my tutaj sami 150 milionów zbiliśmy, także gidnie i mamy jakiś pasek dla Magusia, tak samo bardzo dużo nam daje, łączna odporność 23, więc od razu zobaczcie, że tutaj możemy faktycznie... No faktycznie też te runki poogarniać nie, ale runki nam na razie nie są potrzebne dla pachoków, bo i tak lochy mamy takie jak Konoba, on tam nadupca te lochy, więc o tu też mamy łączną 23, to można też zamienić, to wiecie co, w sumie od razu zamienię tutaj temu zwiadowcy, bo czemu by nie, na przykład zrobimy sobie tutaj i zrobimy sobie za tą klatę, więc jakby konop dla nas testuje wszystkie lochy, które my możemy kliknąć, a my potem klikamy o wiele taniej. To w sumie jest dość fajny układ dla nas. Dobra, tutaj cyk, tutaj cyk, no i na razie tyle. No tu chyba jeszcze na stojaku miałem jakieś 23%, 24%, 23%, no właśnie, no to na tym stojaku też sobie pozamieniam, ale to już później, tu mam też 24%. Yy, dobra, lecimy dalej, teraz mamy tego drogo groźnego, no to też jest wojownik bardzo podobny do holundra, yy, więc on też powinien dość szybko paść, tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, później szósty to jest chyba yy, mag, albo chyba mag, no tak mi się wydaje, że mag albo zwiadowca, ale w każdym razie już o wiele mocniejszy. Od tutaj tych, tych kolegów poprzednich, jego. Także no na nim już się zblokujemy znowu na jakiś czas. No i co? Tak jak mówię, będzie nam bardzo, bardzo brakować tutaj dużo. W sensie dużo, bardzo malutko, będzie nam brakować expa do kolejnego levela, 10 milionów, 30 milionów, dwie takie bliżutkie próby z rzędu. Więc sobie może tam pójdziemy kliknąć tego Fenrir'a, nie? Jeszcze na niego trochę grzybów wydamy. Dobra, git, udało się. Mamy jakiś łuczek, 55% runka, więc nie za wybitna. Plus 11, ok, no ale dobra, no broń. Właśnie nie pamiętam, kurde, szkoda, tutaj by było się pozbyć. Nie pamiętam, na jaki tutaj wygląd. Aha, no, ja jeśli kliknę, nie pamiętam, na jaki wygląd zamienić, żeby. żeby żeby ona dawała dużo. Wydaje mi się, że zazwyczaj ten daje dużo, nie? Zobaczmy teraz, 886808. Zobaczymy. Bo tak mi się kojarzy. Yy... No o wiele więcej nam daje, nie? To tak z pamięci w sumie robiłem, ale dobra, wydaje mi się, że chyba git bez kalkulatora, no i dobra, no i teraz mamy dokładnie, tak jak mówiłem, teraz mamy MAGA, więc nie ma szans w ogóle, no i mamy też 371 level, bardzo malutko nam brakuje do 372, no i fajnie by było go tutaj dobić, nie? No i teraz co my chcemy kliknąć? No my chyba chcemy tego Fenrir'a spróbować, bo wydaje mi się, że on jest faktycznie do zrobienia. No tam było 63 miliony. No bo jednak zobaczcie, że w tym 13 piętrze prób bliskich nie było prawie wcale. A tam chyba tych grzybów 200 żeśmy wydali. Natomiast na tego wydaliśmy ze 100 albo 150 i, i tych prób bliskich troszkę było. Więc może faktycznie się uda 10 milionów. Kurde, no taka bliżutka próba. Może faktycznie się go uda kliknąć. No i co? Na kolejnym odcinku z Druida, który obstałem, że będzie za parę dni, będziemy, jak będziemy mieć już więcej miejsca w ekwipunku, no to będziemy starać się tutaj na pewno to 13 piętro przeklikać i będziemy się tego Tornada, starać nadgonić jak najwięcej możemy, żeby jakoś to tam powiedzmy wyglądało, nie? Żeby, żeby jakby się tutaj zbliżyć do innych. No ale dobra, no zobaczymy. Na razie tutaj jeszcze chcemy dobić ten jeden level. Wiadomo, że to jest. W sumie czekajcie, ile nam tu brakuje tak na dobrą sprawę. No, brakują nam dwa tornada, nie? Brakują nam dwa tornada, więc w teorii te dwa tornada, to pewnie pójdą od strzała tego, bo tornada w ogóle nie klikaliśmy po zmianie tych run. No ale ja tutaj już bym chciał, tak powiedzmy, te pełne 300 milionów otrzymać tego expa, żeby już tutaj zamknąć, powiedzmy, ten odcinek w sposób przyjemny dla nas. No dużo wbiliśmy, chyba mieliśmy 368 level, nie? więc Jak dobijemy ten 372 no to 4 levele na jednym odcinku to jest bardzo, bardzo dużo aha, nie zapisałem tego drogo groźnego ale nam, nam się sam zapisał na szczęście zobaczcie, tyle zrobiliśmy tyle, i to jeszcze chyba dwa lochy nam się nie zapisały chyba Tacy i chyba ten Hemoridor nam się nie zapisał, więc no bardzo dużo dobra, tutaj no Maguś trochę zrobił wojownik nie za wiele, 186 milionów Kunegunda nic nie zrobiła więc tutaj no my cały, cały swój powiedzmy potencjał unikowy wykorzystaliśmy no i drogo groźny też został pokonany i mamy, mamy to, Fenrir tak samo pokonany. Super, kurde, ale to idzie. Mm, ok, nie zapisało nam się, ale chyba damy radę zapisać. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Cyk, cyk. No i dobra, Fenrir powiedzmy w ten sposób. No i zobaczmy, jak tutaj ta walka wyglądała. No i powiem wam, że teraz się zastanawiam, bo, bo miejsca już nie mam wcale w ekwipunku. Tu ile w ogóle uników? On nas bije dwa razy, my dwa razy unikamy. Yy, miejsca już nie mamy wcale w ekwipunku. Czy my byśmy chcieli tak delikatnie jeszcze sprawdzić to trzynaste piętro? No nie wiem, nie wiem, zobaczymy, może jakieś tam powiedzmy, powiedzmy do 1100 grzybów, nie? 96 prób, może nam się tam uda, tylko muszę zobaczyć, tu jaki krytyk w ogóle, no i raz nas drasnął, zobaczcie, bardzo mocny hitek od niego, ale dobra, klata jest akurat dość tania, więc jak najbardziej git, tu możemy sobie jeden punkcik dodać, no i mamy jedno miejsce, no i dobra, tak jak mówię, 96 grzybków tutaj na tego czterorękiego Petera, jeżeli padnie, to padnie, jeżeli nie, to nie no ale już wiemy co będziemy robić na kolejnym odcinku. Na kolejnym odcinku 2-13 piętra do zrobienia no i bardzo dużo torna, tylko no tak jak mówię, to już potrzebujemy więcej miejsca w tym ekwipunku. Ale i tak dzisiaj zrobiliśmy bardzo dużo jak na właśnie ilość miejsca, którą mieliśmy, nie? Bo tutaj coś rozmontowaliśmy, tutaj coś sobie dowiedźmy, oddaliśmy i jakoś to powiedzmy powolutku szło Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. No dobra, dobra, no powolutku, powolutku, 25 prób jeszcze, no zobaczcie, no ten czteroręki Peter w ogóle tu nie wygląda, jakby miał paść. No ale to jest to właśnie, że on nas zabija na dosłownie hita albo dwa, no zakładam, że na dwa, ale jak my tutaj uników porobimy, to on jest jak najbardziej do odstrzału. No ale wygląda na to, że to jeszcze nie teraz. Dobra, ja Wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobało. Około 2000 grzybów wydaliśmy, 4 levele wbiliśmy, jak na ten poziom to jest bardzo, bardzo dużo. Ogromny progres, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha, żeby zostawić followka i oglądać sobie, jak tam wieczorkiem sobie siedzimy, chillujemy, słuchamy song requesta, gadamy i tak dalej, i tak dalej. I tyle, dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.